widziałeś pewnie na YouTube. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy tutaj dzisiaj w miejscowości Łąkta Dolna. Tak, tutaj było bardzo ciężko dojechać. Tutaj kolega Tomek nas tutaj prowadził. Zobaczmy, góry są góry w okolicy. My tutaj idziemy dzisiaj akurat do kolegi Jana Bochęczaka, do wspólnego gołębnika Giewont, do Pyzówki, gdzie macie koszowanie. Wspólnie z Zbyszkiem Oleksiakiem odwiedzamy kolegę, który kolega ma gołębie od między innymi od kolegi Zbyszka i wielu innych hodowców. Ale zobaczmy, jaka piękna okolica tutaj jest. Popatrzmy, naprawdę jest bardzo ładnie. Dzisiaj też mamy taką popołudniową porę. Dojechać tu jest ciężko, od razu powiem. Kolega nas prowadził, kręta droga jest, góry. Widzimy w takim terenie, przychodzi gołębiom tutaj latać. Tutaj obok mamy też chyba gołębnik Dobczyce niedaleko, tak? No tutaj nam kolega Dziena o tej specyfice lotowania tutaj opowie. Zobaczmy, tak wygląda jego gołębnik. I kolega nam się może tak bardziej tak przedstawi, w jakim oddziale lata, ile ma gołębi, jak się długo zajmuje gołębiami. No i te wszystkie rzeczy związane z hodowlą. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich kolegów. Do Polskiego Związku wstąpiłem w 2005 roku. Ja rozpocząłem lotowanie. Tylko powiedziałem imię Tomasz, jeszcze kolega powie nazwisko, żeby nie przekręcił. Tomek Babral. Tak. Witam serdecznie jeszcze raz. Rozpocząłem lotowanie w 2005 roku. Gołębiami zajmuję się jak prawie każdy z nas od dziecka. To był na początku oddział Myślenice. Następnie ten oddział przekształcił się w Dobczyce Stadniki, tam gdzie właśnie wspominałeś, jest wspólny gołębnik Dobczyce, a obecnie z racji, że powstała tutaj sekcja, gdzie byłem też założycielem tej sekcji, lotujemy w oddziale Limanowa 2. Ile oddział liczy hodowców? Oddział aktualnie liczy ponad 120 hodowców. Popatrzmy, Limanowa to nie jest wcale duża miejscowość, czyli tak jest, Limanowa 1 sugeruje, tak. To ile hodowców jest tam? No też około setki. To widzimy, to jest bardzo dużo, ponad 200 hodowców w takiej małej miejscowości, to świadczy o tym, że duże zainteresowanie sportem gołębiarskim jest tutaj. Tak, myślę, że jest bardzo duże i konkurencja jest też bardzo duża. No, należy tu wspomnieć chociażby Mirka i Staszka Zborowskich, mistrzów Polski wielokrotnych, więc konkurencja jest dosyć mocna. Stąd też postanowiłem, całkiem przypadkowo poznałem Zbyszka, tak? Bo zaczęło się od zakupu klatki do robienia zdjęć gołębi, a skończyło się na zakupie gołębi. Kupiłem kilka tych gołąbków i dzisiaj też przypadkowo, trudno w to uwierzyć. Kolega zadzwonił, akurat my jechaliśmy po prostu tutaj. Byliśmy na autostradzie, akurat się dowiedzieliśmy, że kolega z Limanowej. W WGG, jedziemy po prostu, no i kolega mówi, to wpadniemy już, bo jest 30 km różnica. Chyba, gdzie widzimy, że jest piękna okolica, to mamy co podziwiać. Chciałem zrelacjonować, bo tak umówiliśmy się, że dam informację zwrotną, jak te gołębie leciały. A rzeczywiście te gołębie leciały rewelacyjnie. Kupiłem 10 gołębi, bo kolega miał taką promocję, dosyć fajną. 11 był w prezencie, z tych 11 gołąbków utrzymało się 6 ze względu na to, że no jak widać, okolica jest górzysta, drapieżniki w tym roku obrodziły. Dla przykładu powiem, na 75 gołębi przygotowanych do lotu zostało 43. Po 4 lotach są wszystkie, czyli nie zginął żaden gołąb. Ale są dobrze wytrenowane dzięki temu. Myślę, że są dobrze wytrenowane. I teraz o sukcesy, które dzięki się takiemu trenerowi odnosi, to powiedzmy jeszcze, jakie masz. Sukcesy. No to może na początek sukcesy związane z tymi gołębiami, prawda? Jeżeli chodzi o te gołębie, to zadzwoniłem dzisiaj do Zbyszka i po prostu chciałem się pochwalić, bo z pierwszych 2 lotów te gołębie od Zbyszka siadały jako pierwsze u mnie na gołębniku. One się plasowały wysoko do oddziału, ale z kolejnych 2 lotów, tam już odległość była większa, 250 km. Przy naszej serii do oddziału 8 pierwszych gołębi z 50-tki w serii mieściło się, powtarzam, z 6 utrzymanych gołębi 5 albo 6 komplet gołębi były w tej czołówce. Także to czego chcieć więcej? Dokładnie, nie? No to jest rzadki przypadek, żeby z tak małej liczby gołębi tyle wybitnych gołębi nagle się pojawiło. Czyli kolega się mówi, na 4 gąbki miała po 4 konkursy nawet, nie? Tak, w zasadzie mamy zakończony sezon, jeżeli chodzi do Mistrzostw Polski, ponieważ odbyły się 4 te loty zaliczane do Mistrzostw Polski. 4 gołębie mają 4 konkursy, 5 gołąb ma 3 konkursy i 6 gołąb ma 1 konkurs wysoko też w oddziele, także jestem bardzo... bardzo zadowolony, zwłaszcza, że koledzy, jak tu przywiozłem te gołębie, to mieli dużo do powiedzenia, że te gołębie nie lecą, że to są na płaskie tereny i tak dalej, i tak dalej. No, obaliłem mity, także tutaj płaskiego terenu na pewno nie mamy. Mało tego, bo mam gołębie z różnych gołębników. Mam gołębie, nie chcę tu robić też no, wielkiej reklamy wszystkim, ale są gołębie z fajnych gołębników, też bardzo dobrze leciały. I organizuję zawsze taki mini wspólny gołębnik.
nie wprowadzam dużo gołębi do hodowli, natomiast powiedziałem, że gołąb, który będzie najwyżej na liście oddziałowej, dostanie... Ale z takich młodych, które nabywasz od hodowców, tak. Na ich numerach oryginalnych wszystko, młodymi tak, latujesz od hodowców, tak? Tak, od hodowców. Rywalizacja w tym roku była bardzo zacięta, bo na przykład miałem dwa gołąbki od kolegi Ryszarda Murzyna, to jest taki hodowca, który na początku mojej hodowli mnie wspierał i dawał mi za darmo te gołębie. No i jego gołębie bardzo mocno też leciały i rywalizowały, bo są tuż za tymi oleksiakami. To kolega to jest skąd, gdzie jest okolicy? Tak, to jest ten sam oddział, to są Słupnice. Są gołębie pochodzące od Krystiana Kachlera, są gołębie pochodzące od Jurka Koźlika, są gołębie skrzyżowane moje z Pita de Wirdem, także, który jest jako trzeci w tej klasyfikacji, ale nie o tym, nie reklama dla nich, tylko powiedziałem, że który gołąb wygra tą wspólną rywalizację taką wewnętrzną, to ten hodowca będzie nagrodzony i nagrodę po tym spotkaniu tu koledze wręczę. Czyli co to będzie? Znaczy, taka nagroda, jak Polacy sobie zawsze wręczają, domyślam się. Czyli coś w tym stylu. No, wieczorem będzie akurat zbuchł, jak znalazł hotel do konsumpcji. No, tu u Jeśka przecież w Giełmącie ten wujek, co jest złe, nie znam nazwiska, ale też po prostu po moich gąbkach uchował modę, to było w tamtym roku, to mam jeszcze oddziały też, nie? Tam u Jeśka w Giełmącie wujek, nie? No. A to, Tomek, a w oddziale jak twoje te sukcesy się klasyfikują? W oddziale, no to jak zaczynałem na młodych w 2005 roku, tak jak wspomniałem, w 2007 roku zdobyłem mistrza oddziału w Myślenicach, tam leciało też ponad 140 hodowców. Potem założyliśmy ten oddział Dobczyce Stadniki. Co prawda nie wygrałem tam w tym oddziale, bo leciliśmy krótko, ale byłem zawsze w czołówce. Ten sezon zakończyłem na drugim miejscu w oddziale Limanowa 2. W sekcji wygrywałem tam kilkakrotnie, także nie pamiętam ile razy. Tutaj gołębniki z tyłu, które masz, to są gołębniki, to jest wszystko, to rozpód, lotowe, wszystko? Nie, to jest tylko gołębnik lotowy, ponieważ z racji tego, że no, dzisiaj praca pochłania masę czasu, lotujemy wspólnie z kuzynem. Drugi gołębnik rozpłodowy jest kuzyn u niego w miejscowości. Jak się nazywa kuzyn? Kuzyn nazywa się z Robertem Babralem. Robert lotuje dłużej niż ja, natomiast postanowiliśmy, że gołębnik lotowy będzie u mnie. U niego jest gołębnik rozpłodowy. Tak, i w miarę jak mnie nie ma, jestem w delegacji, czy jakieś tam inne obowiązki. Czy daleko kolega, kuzyn mieszka? Nie, mieszka tam, gdzie wysadzałem tego chłopaka, to aha, był syn jego. 3-4 kilometry. Tak, tak, 3-4 kilometry. Ale ma to sensu, tak, jeden robi tak, to, drugi to, bo tak tak, jest, tak, no to nie ma szans. Kolega widzę, że ma daleko do pracy, to troszkę jednak sobie... No i ciężki dojazd, zimę to podejrzewam, to jest ciężko przyjechać, co? No... Zdarza się nie dojechać do pracy, że... Panowie, tu jest, jak w górach jest tak, że gdzie nie wyjdziesz, jest wszędzie pod górę. No, ale potem jest za to z górki, nie? Tak, tak, tak. Tutaj właśnie piękne okolice pod Krakowem, tu popatrzmy, ten gołębnik jest, tutaj masz, mówisz, lotowe. Ile masz tych gołębi do lotu teraz? Gołębi do lotu jest, staram się mieć nie więcej jak 60. Ale młodych i starych, czy tylko? Nie, no młodych jest, tak powiedziałem, 43 i tyle zaczęło sezon i tyle kończy sezon. Mamy co prawda jeszcze jeden lot Westerplatte w najbliższy weekend. Ostatni lot, piąty do oddziału się nie odbył ze względu na fatalną pogodę, to była katastrofa. Niestety inne oddziały, jedziecie panowie w góry, to się dowiecie. Coś o tym wiem, bo myśmy zaliczyli ten lot. Tak. No, ciężko, a propos lotu z tego Westerplatte, też sobie przypominam, w zeszłym roku tutaj od kolegi Tadeusza Sobczaka, którego pozdrawiam, właśnie też z Myślenic, tutaj spod Myślenic, mam gołębia, który z lotu Westerplatte przyleciał jako młody, 600 ponad kilometrów, bo powiedzmy, co tak. Jest ciekawe, to jest, mamy loty 400, 500 na młode, tak. Prawie, a teraz tutaj dla was tutaj w tych okolicach, to lot z Westerplatte jest to ponad 600 kilometrów. Ponad 600. Do mnie to ile do swojego gołębika? 600 coś? Nie wiem, bo pierwszy raz będę leciał ten lot, natomiast patrzyłem w Google, tak w miarę w prostej linii, to jest ponad 610 km. Czyli mają co do pokonania. Mają co do pokonania. Tutaj w zeszłym tygodniu były takie ciężkie loty, znaczy w zeszłym tygodniu, w tą niedzielę, to trzymamy dzisiaj środę, to 3-4 dni temu. U was ostatni lot właśnie, jakiej odległości tutaj był? Nasz ostatni lot to był Kępno, 240 km do mnie. Natomiast i mniej więcej tu jest punkt centralny sekcji, także taka odległość. I jak te gołębie przyszły, twoje młode? Ostatni lot, moje gołębie przyszły, no akurat straciłem pierwsze miejsce na tym locie Kępno, to muszę się przyznać. A tego nie będę wycinał. To mówię, nie, śmiało, to można powiedzieć, no trudno. No, to się zdarza, to właśnie mówię, zdarza się sukcesy, nie? Co ciekawego, no powiem tak, że seria 8 pierwszych gołębi
nie siadała dłużej niż 5 minut. Seria trwa 2 minuty, więc rywalizacja jest naprawdę zacięta, ostra. Tam są minimalne różnice punktowe. Natomiast to Kępno mi wybitnie nie leży, bo lot jest przesunięty na bardziej na wschód. I odległość na przykład do hodowców, tych, którzy są na przedpolu, gdzie normalnie z lotów tych dalekich, zagranicznych jest różnica w kilometrażu 5 kilometrów między nami, to na tym locie się skraca do 140 metrów. Aha. A gołębie lecą po prostu przez nich i ciężko, no po prostu jest ciężko na tym locie bić szpicę i przez to. Natomiast pierwsze trzy loty były w pierwszej piątce oddziału, także było ok. Tutaj mówiłeś, że masz gołębie tutaj na tym wspólnym mini gołębniku, wspólnym podziale, że masz od kolegi Krystiana Kalera, od... Znaczy to jest moja taka nazwa. Twoja, ja tak nazywam, w cudzysłowie nazwijmy to, ale w rozpłodzie swoim z kuzynem razem jakie macie gołębie? No więc po przeniesieniu tych gołębi zaczęliśmy trochę inwestować w takie bardziej te gołębie sprawdzone z tych dobrych hodowli. Są gołębie Vandenabele, są gołębie Jansen Mulemans, to są głównie gołębie od Jurka Koźlika z Opola, bardzo dobry hodowca, który dużo mi pomógł i na pewno te sukcesy, które są, to zawdzięczam w dużej mierze też jemu. System żywienia to znowu jest na środkach Japa Kohorna, także też jestem z nim. Wydeksu firmy, tak, pewnie od gołębi odrzutowych. Nie, akurat albo bezpośrednio od niego, albo przez Jurka Koźlika. Koźlika. No, tak, ale to on tam ma z tych okolic, my znamy te produkty, to jest bardzo dużo różnych ciekawych produktów. A co jeszcze ciekawego? Tak, natomiast bardzo fajny produkt tutaj dostałem też od Zbyszka Oleksiaka, który w zasadzie magia. Po zastosowaniu jego gołębie rzeczywiście odpaliłem. Magia to, słuchaj, Tomek, ja ci powiem tak, jak odbieram. Ta magia to jest te nazwy wszystkie. Mega Moc, Diplomix, drożny oddech. Pogromca Adeno, niszczyciel czego? Wirusów, tak? Tępiciel wirusów. Tępiciel wirusów to po prostu widać, że kolega i co ciekawe, po trzeźwemu podejrzewam, że to wymyśla, te nazwy są bardzo ciekawe, ale też powiedzmy właśnie są skuteczne, tak? Nie, jestem przekonany, że po prostu no, kolega Zbyszek wie, czym się zajmuje, robi to profesjonalnie i w rozmowie poprosiłem go po prostu o środek na jakieś drogi oddechowe, na dolne drogi oddechowe, bo zauważyłem, że w tym zestawie, który mam, tego środka po prostu nie było. Pół dnia, no nie, już efekt jest... Jaki to był środek? Drożny oddech? Nie, drożny oddech. Drożny oddech. Tak, no, bardzo ciekawa nazwa. No i błyskawiczne odtlenienie tak samo po prostu robi. Błyskawiczne odtlenienie. Bo tego akurat nie stosuję, natomiast no nie chciałem w trakcie sezonu też wszystkiego zmieniać, bo się nie da. No. No tu kolega też z Zakopanego, bo też tylko wiele tu mieszka, to znowu miał też już chore gołąbki, no nie? No i też wziął ten pogrom z Adena, bo to tam jest środek na cyrkowirusa i stępicielem wirusów, no to mówi po dwóch dniach takie efekty, że jeszcze w życiu mówi, to nawet powiedział, że no chyba najlepszy środek w Polsce, nie? Tak, tak. Znaczy odpukać nie ma problemów w mojej hodowli z jakimiś chorobami, nawet adenowiroza się nie pojawiła, także pewnie dlatego te gołębie. Jeszcze jak to mówię sam, pod, w górach jest wszędzie pod górę, to i na wirusów jest pod górę też. Jeden pan Kosiody, taki pan Żółkiewicz, no to Kosiody to nie wierzył, że w ogóle mnie włoży do kosza, nie? Nie wierzył. Żółkiewski. Żółkiewski. Pod Pabiani, gdzieś pod Łodzią. Tam wiesz, szybciej nazwiska, nie? No, nie do uwierzenia, nie? Mówię, niech pan się nie przejmuje, w sobotę podejmiemy decyzję, nie? Tak. No i powiedział mu tak. Włożył wszystkie, pobił, utrzymał stanowisko. Za tydzień po tym, już po wyleczeniu tego gołębi, na 30 w oddziele miał chyba 26 czy 28. No to ja też na starych lotach, tam byłem chyba, już nie pamiętam który, ale siódmy do oddziału. I po tej wizycie i tam po konsultacjach rzeczywiście na drugi lot wygrałem ten lot zdecydowanie i potem już do końca te gołębie utrzymały wysoką formę. To właśnie chodzi, żeby umieć w tym drugim etapie sezonu po prostu gołębie, żeby znalazł ten drugi oddech. Tak, no tak, załapały naprawdę bardzo fajnie. Tam przydają i bakterie i wszystko po prostu i drogi się zawalają oddechowe, także po prostu no to jest właśnie ważne, żeby tu gołąbkom później pomóc w tym drugim etapie. Tak, co prawda jest no drugie miejsce, no każdy znowu... Wszyscy pierwsi nie mogą być. Ale kto tam będzie oglądał, że się tłumaczy, ale to trzeba dodać też, że ja tu na gołębniku mam jeszcze 15 gołębi starych ze starego gołębnika. Stary gołębnik jest oddalony o 4 km. Jaka to miejscowość? Jaka to nazwa miejscowości? Rdzawa. Rdzawa. I pierwsze dwa lata to były gehenna, bo gołębie... Ja wiem, znam to. Przenosiłem gołębie, to wiem jak się leci. To jest próbowaliśmy cuda tam straszyć, plandeka, nic nie działało. Ale się przyzwyczaiły, chodzi, ale już niektóre dobre gołębie już chodzić nie będą. Przyzwyczaiły się, jest samica 6112, która ma 6 lat, zrobiła w tym roku 12 konkursów, a wychowana na tamtym gołębniku jest mój tak zwany koń stary. Też ma 11 konkursów, także no...
tylko bo robię, ale tylko przerabiałem to, tylko że część takich wybitnych gołębi, one mają jednak tam większe ciągi i one tu zaprzestają. Tu pamiętam taką film, przypomnę takiego kolegi Krystiana Chyły, tam u mnie byliśmy, on się, przypomnijmy sobie, pod w Pelplinie ma teraz miejscowość, gdzie ma gołębnik, to jest, a wcześniej w Zblewie, to nawet do takiego stopnia dochodziło, że gołąb, który stary był, on go zaklimatyzował siebie, on latał, ale zawsze poleciał, to jeszcze mama nawet dała, jak on mówił na filmie, wody, podkarmiła, wychodził i dalej leciał dopiero do gołębnika. Jako sobie po drodze, bo to było tak pechowo, po drodze robił sobie postój, pasuje, i, ten, i dopiero dalej leciał. Znaczy, zauważyłem, że ten stary gołębnik był o tyle lepszy, że rzeczywiście było dużo szpicowych konkursów. Praktycznie no, każdy lot to była pierwsza piątka, pierwsze gołębie się meldowały. Tu na razie próbuję dojść z wentylacją i jest na pewno chłodniejszy ten gołębnik i to powoduje, że fajne jest to, że jak się gołąb pokaże, to 2-3 minuty jest ich masa, natomiast nie ma szpicy, stąd też była decyzja o poszukaniu jakiejś nowej rasy, nowego szczepu. Zobaczyć, czy są szybsze gołębie, tak nie? Jest, tak jest. Ale czy to jest moja wina? Na krakowskim rynku nie szukałeś wśród tych takich, co tam z ręki chleb jedzą, nic? Nie szukałem, ale na moim zdjęciu facebookowym jest krakowski gołąb, który mi siadł sam i dlatego poczuwalowca. A był z obrączką bez? Nie, no bez obrączki. Bez. Dobrze. To co, pokażemy to tak, na oczywiście trochę przejdziemy teraz do gołębnika. Tutaj zobaczmy, kolega Tomek pokazuje nam swoje tutaj gołębnik, ale zobaczmy co ciekawe, tutaj mamy karmę, widzimy Prima, to jest tam tylko tej firmy korzystasz karmę, nie, czy inne? Nie, korzystam z różnych, jest Wesselaga, karmę tu generalnie. Masz taką skrzynię, widzę właśnie, tak, o, tak, jest. Tu mamy o różnego rodzaju, o to jeszcze karmę Wesselaga, widzę właśnie, o, tak, różne. Są różne, i Solnasa, no same dobre firmy widzę masz tak. Generalnie staram się Mrowca korzystać z dwóch, trzech i po prostu mieszać parę dodatków swoim. Widzimy, tu masz to stanowisko, do czego ci to jest, na wodę? To jest na wodę, tak. Ona jest od stanu, chodzi o to, żeby ona odstała się? Tak jest, aha, tak jest, tu jest od stanu. Zobaczmy, tutaj mamy Biowet Puławy, Zdrowy Lot, tam widzimy produkty Wydeksu, to co mówił kolega, Carbosol, Entrodex, no to znamy te produkty, tu kolegi Pawła Sławka w gołębiach odrzutowych widzieliśmy je wielokrotnie. Tu widzimy, gołębniki sam robiłeś? Robił mi kolega, hodowca. Widzę wszystko z drewna litego, żadne tak, sklejki, żadne litego, płyty, tylko te drewno, róż tutaj widzimy. 15-20 cm. Tutaj są jakie gołębie? Tu są samice odłożone, już rozdzielone po lotach. Z wentylacją tutaj mówi, walczysz tak jak to znaczy co, że znaczy, po prostu masz problemy z nią? Nie. Znaczy generalnie większych problemów teraz już nie ma, ponieważ zostały jakieś tam modyfikacje porobione. Zrobione, tak. To są zrobione te wyciągi. Siatka, tam rura, tak? Siatka, tu jest rura, tak. Wyciąg, o. Także teraz no wydaje mi się, że jest zdecydowanie lepiej, natomiast no, na początku ten gołębnik... Bo pierwotnie podejrzewam nie miałeś tych kominów. Nie, nie było tych kominów. Dopiero w ramach doświadczeń doszły tak, te... Przesunięte, to jednak czuć gołębiami troszeczkę. Czekaj. No właśnie, dlatego mówię... Dobrze, pierwszy raz widzę, żeby ktoś miał te... O co to jest? Śmietany im dajesz, czy co? Jogurt? Nie, jak karmiłem... Czy po prostu jakiś używasz po prostu... Nie, jak karmiłem indywidualnie, to... Aha, miseczkę. Rozumiem, po prostu. To łatwo jest wyczyścić i. Już wiem, o co, dlatego się zdziwiłem. Albo wyrzucić, no tak. Czyli wykorzystujesz te takie opakowania po kołczanach, po tych wszystkich kuchach, tak? A do tego wkład plastikowy jest. O, to ja muszę wygonić, bo. Widzę, że twój gołąb chyba z 4-5 modułów się taki składa, tak? Jakby? 4-5 modułów, gdzie się składa, tak? Znaczy. Raz, dwa. Plan jest taki, żeby nadbudować piętro, tu zrobić rozpód, a tutaj ten. Natomiast, no mówię, sam czuję, że jak gołębie są. Troszeczkę musimy to rozsunąć. No, jak są przymknięte, to czuć tutaj, no nie? A nie zusuwaj całkowicie. No, bo jednak nie potrzebuje robić duszność. Tu widzimy, no, kolega, system jaki używasz? Unikon? Taurisa. To jest pojedynczy anten. Jakbyś tam miał otwieranie, to był. O. No i tu są te gołębie, które właśnie są młode. Te młode. Tak. Jeśli masz otwarcie w korytarzu, to możesz mieć cały czas odsunięte, bo jakbyś tam miał, to by wiało gołębie po głowie. Tu widzimy, są gołębie i szpaki nawet. Nie doszywaj nigdy do pełna. Choćby nawet było... Kolega Zbyszek, cały sezon było otwarte, tylko jak się zrobiło zimno i wilgoć, to wiesz, przymknąłem, bo... To jak wilgoć, ale normalnie tak jak... Normalnie spokojnie, troszeczkę zostało. Tu było przez 3 dni tak, że nie widać było do domu. No wiem, taka, ja wiem, jak u was mowa. No właśnie. I dlatego to wszystko było pozamykane, bo... I dlatego nie chciałeś wilgoci wciągać znowu. I dlatego też się tak zrobiło, jak się zrobiło. Patrzmy, tutaj masz, widzę, szpaki, różne takie pstre, też jakieś masz gołębie czerwone, widzę. Te szpaki to są z jakich hodowli? Od kogo? Nie pamiętasz.
Pamiętasz? Pamiętam. Plastyki, to się nagrywa? Tak, tak, wszystko się nagrywa. Nie chcesz a mówić. A potem się będzie cięło. Nie, nic nie tniemy. Mów śmiało, żeby nie, nie powiedzieć, też, że coś robimy jakieś, że tak powiem. Też masz... paki są od kolegi Roberta, który pracuje na co dzień w Niemczech. Niestety nie lotuje gołębiami, ale zasila nas z różnych też gołębników. Mhm. Współpracuje bardzo z Włodkiem Dajasem. Kolega z Włodka Dajasa, to jest Lubina, to mamy. Lubina, często to... ma na ust gołębie wystawia. Tak. Franz Sandera, gołębie są często, gołębi Wezelsa Tomasa też u niego byliśmy. Tak. Także to są od Roberta Galicy. Mhm. Tutaj mamy, patrzę, zobaczmy wolierka, jak to ładnie wygląda. One, tutaj już jest inny zapas. To są tak niestety, cały czas otwarte. Tak, cały czas otwarte. O, tu jest właśnie ten gołąb połowy. Pamiętam, jak go wybierałem, to od Zbyszka? Mówił, Zbyszek mówił, o takie się koledzy. To jest od Zbyszka, tak? To jest ten, co prowadzi. No. Się nie pytam, ten prowadzi, czy... nie? No, poza jego pamiętam go. No. Jest tak, że ty... To je jaszczą. Czyli Zbychu nie miał szczęśliwej ręki jak w tym przypadku. W tym przypadku nie. Ja sobie tak żartuję, ale to proszę zrozumieć. Nie, ale za chwilę pokażę wam listy. A Ustaniakowi jednego dałem prezencie i zaraz mu zrobił dyplom na pierwszym locie, drugi w oddziele. No, zdarza się. Dobrze. To nic, przejdziemy teraz sobie popatrzeć. Tutaj widzieliśmy, jak u kolegi Tomasza wygląda gołębnik. Trzy boksy, czwarty dla młodych. No, może zostać otwarty. Tak, niech sobie teraz tutaj pokaże. Tam z tyłu co jest? Tam z tyłu jest do przepuszczenia, tam jest pusto. Tam jest woliera z tyłu? Nie. Nie, to podejdziemy z drugiej strony. To zobaczymy. Kolega nam jeszcze pokazuje nam tutaj swój gabinet, tak? Tutaj lodówka, a w lodówce nie zgadnę, są dla gołębi, czy tylko jeszcze trunki jakieś też nie, są? Nie, no coś tam jest. Dla gołębi. Mogę pokazać, bo wszyscy mówią, że nie wiadomo. Tak, tak, właśnie jest. Zobaczmy tutaj produkty, acidhol. Tutaj mamy różnego rodzaju, bo ja pamiętam kiedyś na filmie pokazywałem lodówkę kolegi Matka Wudzika, to miałem później w nocy telefon, że co to jest za środek, bo tam był zastawiony, nie widać. I ja mówię, no niestety ja tego nie wiem, ale muszę, można do Maćka zadzwonić i on powie. Tutaj Tomek nam pokazał, także widzimy. To co z tyłu pokażemy, co tam było? Aha, to z tej strony. Z tej. No, nie wiem właśnie tutaj jak przejść. O. Tutaj żona cię wspiera w hodowli, czy nie? Czy pomaga, jak, albo jak ciebie nie ma, ewentualnie tak, podkarmi? Tak, tak, oczywiście. No, to, czyli rozumiem. Jak każda żona. Tak, i na pewno jest zadowolona, że na czasy często jeździ w miesiącach letnich. Byle nie przeszkadzała, nie? Zaczynających się na literę L, czyli luty, no, listopad. Są, późne młode też od Jurka Koźlika. Tu jesteś też do lotów młodych, tak? Pylnik? Nie, tutaj z obiegiem samice tu wchodzą i aha, do wylotu. Do wylotu. Tu je wypuszczasz tędy? Tak, nie. Tak, tak. Aha. Tak. To na wdowie takie osoby. Mm-hmm. Tak, tak, tak. I a tutaj z tyłu siedzą dobrze? To tak. Część są pokazywał. Po prostu zamontowali te plastyki, już ile temu, to nie, w ogóle nie chciałem gołębie siadać na to. Nie, no, nauczyłem, były wcześniej na drewnianych. Aha. Mieliśmy plastyki, to po prostu widziałem po gołębiach, że gdzieś miał jakiś uraz po prostu do plastykowych. Mm. Że, nie? Znaczy są śliskie na początku, nie? Jak gołąb jest nieprzyzwyczajony, to się boi, żeby nie uderzył skrzydłem i tak dalej. To jest ważne. Natomiast jak się przyzwyczajają i są spokojne, tak w sezonie są spokojne, to nie przeszkadza. Myśmy tak jak krótko zamontowaliśmy wtedy i gdzieś takie dziwne zjawisko, żeśmy zauważyli, że gołębie nie chciały na tym siedzieć. Postanowiliśmy dlatego po prostu, jak nie chciały, no to wycofać, nie? Znaczy są lepsze do utrzymania, bo to po sezonie się ściąga, wymyje. Może koszerem czy to nie? Tak, tak. W sezonie w ogóle nie sprzątam. Rozumiem. Jest te, krata ile tu należy. Pokazywaliśmy, widzimy ile mniej więcej gołębi masz wszystko, a w rozpodzie ile tych gołębi masz? Dużo? W rozpodzie jest około... Z kuzynem oczywiście. Tak, tak, tak. Tak. Kuzyn też lotuje tam? Nie. No mamy jedną serię zapisaną też na Tomasza Babrala, bo mój wujek, czyli ojciec Roberta, też stary hodowca, lotuje, ale z racji wieku, no to tylko gołębiami młodymi, starymi, tak dla zabawy, żeby... A w tym samym oddziale? W tym samym oddziale. Dwa. Tak. To jest numer oddziału. Notabene w tym roku spuścił Milanie, bo na tym ostatnim locie on jest na 8 do oddziału, a ja na 11 spadłem. Ale różnica jest chyba w punkcie. A jaki to jest numer oddziału Limanowa 2? 027? Nie, 447. 0447. Tak. I kierunek to jest tutaj gdzieś, tak? Nie, tam jest kierunek... Kępno, gdzie jest? Nie, to jest... patrzymy wschód, no. A gołębie przychodzą tutaj z zachodu. Z zachodu. Zbychu, jedna szklanka mniej, czy jeden kieliszek mniej wczoraj, by się kierunki nie myliły. Straciłem orientację tak, dzisiaj. Właśnie. Na Kraków, jak te dwie wieże, to widać panoramę na Kraków. No bo jesteśmy tutaj. Ale i tak masz ładny widok. Znaczy gołębie przychodzą tu, z nad domu właśnie. Trochę gorzej. Ładnie by tu było. Znaczy położenie jest takie, że to jest jeden z pierwszych gołębników wysunięty najbardziej na północ. Cały oddział jest z tamtej strony, czyli przy niekorzystnym wietrze
No muszą gołębie naprawdę być szybkie, żeby złapać serię. No, na szczęście udaje się tę serię łapać. To bardzo malownicza jest okolica, to podejrzewam, jak gołębie przylatują, to gdzie siedzisz? Tutaj na fotelu, gdzieś tutaj na tej trawniczku, czy gdzie? Jak się da siedzieć, to siedzę. Aha. Jak się nie da siedzieć, to chodzę. Chodzi. Patrzysz, przywoływanie na pewno będzie chodź i czy masz jakiś też taki tajny jakiś kubek z kamieniami, czy z jakimś ziarnem? Zbyszek ma dzwonek, nie? Zbyszek ma dzwonek, słyszałem na filmach, tak. Natomiast no gwizdam, natomiast z racji tego, że jest nas dwóch, to od przyszłego roku będziemy uczyć na gwizdek, żeby ten sygnał był taki sam. Aha. No bo to też jest jednak ważne. No, tylko też mi tak te dzwonki mam, bo nas jest dwóch i żeby właśnie miał ten sam dźwięk. Nie? Tak. Trzeba powiedzieć, że ja jestem, no nie jestem zawodowcem, tak jak mistrzowie Polski, natomiast staram się też, żeby to w miarę wyglądało. Bardzo ładnie wygląda, naprawdę. Żeby też jakieś tam wyniki były, jak już się tym bawić, no to się bawić tak, żeby w sposób amatorski, ale na górnym poziomie. Dokładnie. No nic. No. Czyli bardzo dziękujemy koledze za czas, który nam poświęcił, za pokazanie hodowli, no i przede wszystkim, że mieliśmy możliwość taką też okolicę piękną zobaczyć tutaj. Za chwilkę będziemy tutaj u kolegi Jana Bochęciaka na wspólnym gołębiu. Ja zapytam się, czy tam też gołębie dawałeś jakieś do Jaśka, czy nie? Nie, dawałem swego czasu na wspólny gołębnik wtedy, co wygrałem w 2007 roku, na wspólny gołębnik do Wilczej. Ale to koledze tu opowiadałem, jak to wszystko tam wyglądało, także... Na razie teraz nie dawałeś. Nie? Na razie nie dawałem. Ale kibicować będziesz, jutro będziesz patrzył, czy nie? Zraził się. No, bo zdarza się, no. Także nie, na razie... po prostu wszystko szło dobrze, a w pewnym momencie, jak gołębie zginęły, pojechałem się dowiedzieć, no to nikt nie udzielił informacji i to tak trochę słabo. No. Także na razie dziękujemy. Ale to poszło w dobrą stronę. Tak, się rozwija, także myślę, że zobaczymy. Wcześniej czy później wspólne gołębniki będą obstawione. Także... Zapraszam w takim razie do domu na chwilę. Ale na razie tutaj już za relację podziękujemy. Dziękuję, do zobaczenia. Chyba zrobisz jakieś pytanie jeszcze, czy coś, nie, gratulacje, nie. Coś w tym sprawie. No to nic, gratulacje, także... to sukcesu. O, właśnie. Że kolega zadowolony jest, no i postarał się w dobrym zdrowiu utrzymać te moje gąbki. Dla mnie znaczy, nie tylko twoje, wszystkie może. Po prostu przyjechaliście mi odwiedzić, wszystkie, bo to naprawdę jest dla mnie duże wyróżnienie. Ale to cieszy, jak u kogoś tam oryginalnego gołębie, no to cieszy. No nie, ja też chciałbym, żeby wszystkim szły, no ale to jest to niemożliwe, no nie? Tak, natomiast uznałem, dlaczego... Mam się nie wypowiedzieć pozytywnie, skoro rzeczywiście gołębie robiły robotę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, listy do wglądu, listy ci przekażę, także... No właśnie to będę tu na maila sobie przekazał. No my dziękujemy bardzo za wizytę, miło. Będziemy za chwilę do Jaśka jechać, także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot. Dobry lot.